Cześć, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku serii Let's Play Tomb Raider 2. Bierzemy sobie... Aha, tu już prawie nic nie mam. No to weźmiemy automatykę. Zapraszam do ostatniego odcinka. Połączymy sobie ten level ostatni bossowy z kolejnym Home Sweet Home, bo to wszystko zajmie bardzo mało czasu. Także... Dobra, on powinien się obudzić, nie? Zapraszam. Co, nie budzi się? O co chodzi? Mu jakiś problem? Omg. A to się gryźni, koleś. Teraz mi od tylca weźmie pewnie. Powiedzmy, że magnumy, znaczy automatyki, są takie względne. Dlaczego w ogóle nie budzi się nim? To co chodzi, tej grze ma jakiś problem? Uch. Pewnie jak pociągnę dźwignię, to mi wyskoczy 5 na raz. Właśnie. Dobrze, że ten trzeci sobie siedzi, bo... Pewnie jest za tobą, czy tam koło ciebie, ale to będzie strzał w tego, który jest na drugim końcu pomieszczenia. Czemu nie? Dobra. No to kolejna dźwignia. I ten trzeci, to ja nie wiem, czy on wstanie, czy nie, ale w ogóle powinien. Na samym początku. Coś... Co zrobiłem? I są tacy wielcy, ociężali, a tak szybko biegają. O co chodzi? Dobra, otwarło mi się. To jeszcze nie koniec. To też będzie niezła sieka. To są zwykli kolesie, ale robią... Tyle szkód i są tacy mocni, że naprawdę. O rany. Dobra, sorry, się nie odzywałem, ale te pistolety są takie głośne. Wezmę sobie apteczkę. I w ogóle robią tyle szumu, a tu ich tyle było, że w ogóle bez sensu było się odzywać. Ale pozbieram wszystko stąd. Czemu nie? Najważniejsze, jakby mi dali flarę, na przykład tutaj. Oni dali mnóstwo naboi do Uzi. To jest dla nas taki jakby znak, żeby pokonać ostatniego bossa właśnie z Uzików. Ale to nie jest dobry pomysł, najszybciej będzie to zrobić z krawnika. No i tutaj było też jajko do wzięcia, oni zostawili jajko, w sensie te mistyczne coś. I przelecę się tu jeszcze zobaczyć, czy czegoś nie ma. No, zostawili to właśnie i... I nie wiem, mogę coś innego wymyśleć, czy cokolwiek, ale to jest to samo, co już było wcześniej. Tak się rozglądam tutaj za jakimiś granatami na przykład, ale niestety nie chcą mi dać. Mam nadzieję, że wystarczy mi tyle, ile mama raczej powinno. Wezmę sobie od razu inną broń. Ile mam tych flar jeszcze? Łe. O, granatnika mamy tyle, że uhuhu, jeszcze trochę. Więc jak widzicie, ja tych broni używam normalnie. Jakby nie oszczędzam na niczym i na dobre mi to wyszło, bo jeszcze mam tego w ciul. Także... No. Właśnie tak. Tu się teraz robią magiczne rzeczy. On tam sobie leży. I tu trzeba zrobić zapis. Leży sobie i zaraz się wskrzesi. Porobią się magicowe rzeczy. Także właśnie. Mamy wielkiego smoczka. Pod wodą jest mnóstwo znajdziek. Apteczki, naboje do Uzi oczywiście. I jak ktoś nie ma, no to niech sobie pozbiera. Ja sobie wezmę tylko apteczkę stąd. Tych naboi nie będę ruszać. Trzeba teraz jakoś zrobić tak, żeby on nas nie dziamgnął. Żeby nas nie dziamgnął i od razu na wyjściu mi podpalił, nie? Świetnie. Co za cheater. Teraz mi nie da wyjść, kurde. No nie. Tam jest jeszcze jedna apteczka. To ja sobie ją wezmę. On chodzi za mną, bo on wie, że jestem pod wodą. On jest szczytowany. A bardzo łatwo jest go pokonać, tylko trzeba sobie po prostu
jeszcze raz tu zapiszę, spróbujemy wyjść. Tylko trzeba sobie po prostu znaleźć wyjście. No hej, nie palnie w wodzie. Co ci chodzi? Masz jakiś problem? Dobra, udało się. Uciec od niego trochę. To ja może zapiszę z tej okazji. I dobra, zacznijmy go powoli bić. Wiedziałem, że tak się stanie, ale Rem nie chciała strzelać w ogóle, nie rozumiem. Ona w ogóle nie strzela w niego, tylko gdzieś obok. Aha, fajnie, szkoda, że się... A może uda się to zrobić, jak się palę? Co wy na to? Mówicie, że szczytuje system? Nie wiem, tego jeszcze nie grali. Trzeba by to wypróbować. Aha, umieram. Spoko. Nieźle. O, i umarła. Świetnie, pokonała bossa, a sama zdadziła. Kurde. Ej, nie... Ktoś ci pozwolił? Ej, ona nie trafia w niego w ogóle. Nie rozumiem tej kobiety. Dobra, tym razem poszło lepiej. To jest ograniczony czas, żeby do niego podbiec. Czasem Lara nie chce w interakcję wejść z nim, ale... Ale tym razem się udało. I tym razem nie zdradziliśmy, dlatego ja to zapiszę, bo poszło całkiem. Może no, było to zrobić lepiej, ale koniec końców się udało. I co? Uciekamy stąd. Gdzieś tu powinny być drzwi. Ale gdzie, to ja wam nie powiem. Nie wiem, jak ten ogień się pali, on się po prostu pali na takim czymś i po prostu tak jest. Tutaj gdzieś zrobię pewnie cięcie i wkleję wam ten filmik końcowy przed Home Sweet Home, także no. Myślałem, że mnie zje na koniec. Jezus. Dobra, to tutaj będzie ten filmik ładny taki, jak Lara ucieka z tej... budowli, świętego muru w zasadzie. I widzimy się w kolejnym levelu. Jesteśmy w domciu, Lara ma swój sztylecik. Ale coś tu nie gra. Mamy sztylet przy sobie, ale niestety nie możemy go użyć. Ale możemy wejść tutaj i sobie... pozbierać pewne rzeczy. Całe szczęście, że Lara ma klucz przy sobie, a nie, że musi gdzieś latać jeszcze po niego. Najważniejsze to wziąć, to teraz apteczka. I Shogun. A Shoguna mamy od razu? Nie. Oni już tu są. Nie ma czasu na takie zbieranie, nie wiadomo ile. Dobra, biorę Shoguna od razu. Mamy sporo naboi do niego. Flary się przydadzą, uwierzcie. No hej. Możesz mnie nie klasać w mojej własnej skrytce? Dajcie mi jeszcze pozbierać rzeczy.
Dobra. Niestety nie ma czasu na zbieranie tego swobodnie, bo oni napastują nas tutaj bardzo tak wrednie. Ale weźmiemy sobie tapeczkę jeszcze. No, można mu ratować dupsko. Czy coś jeszcze tu jest? Nie wiem, bo ciała są zasłaniają. Ale mam nadzieję, że tak, dlatego ja tu zapisuję. Jestem uzbrojony. I lecimy. O, i zostawiłeś mi coś. A ja skorzystam z chęcią. Dzięki. 69. Przypadek? Nie sądzę. I dobra, naszym głównym zadaniem jest zabicie takiego pewnego odbrojonego pana, który wygląda, przypomina tego pana z krywki Bartoliego, co się go pokonywało. Ej. Aha, zabił mnie. Świetnie. Chciałem właśnie apteczkę wziąć. Tu jest pan. Dobra. To jeszcze raz. Tym razem ma więcej życia przynajmniej. Tu jeszcze pieseł wyjdzie, o tym pamiętać trzeba. Zapraszam. Słyszę, jak tu biegasz. No come on. On tu nie chce przyjść do mnie, chyba mnie nie lubi. Halo? Idzie coś. Ostatnim razem mnie zabiłeś. Nie wiem, czy wiesz, koleżko. Dobra, nieważne, czy ty masz coś w sobie, czy nie. Po prostu lećmy dalej. Ała. Boli. Dał coś? Oczywiście, że nie. Apteczkę wezmę. Fajnie. Chciałem tylko zapisać, ale spoko. Potykało mi. To oznacza, że mam się streszczać? Nie mieli. Halo? No ja cię nie widzę, ty byłeś w aucie. Cheater, no. Jezu, oni mnie denerwują. Jak oni mnie denerwują? Mogę apteczkę wziąć? Dzięki. Ona mi się przyda, naprawdę. Już w tym momencie. Dobra, to idziemy szukać tego wielkiego pana. Tu jeszcze wyjdą kolesie. Ale ten sam domek przychodzi nam zwiedzać w domku Lary. Mam tu na myśli te opcje w menu. Lara's Home. Ale nie będziemy tam chodzić, bo ja nie lubię. Słyszę coś. Nie wiem, gdzie to biega, ale gdzieś biega. Kurde, no, nie wiem. Ale chodzi. I jeszcze mnie nie strzela, więc uznajmy, że go nie ma. Halo. Nie ma go tu. To jest tak ciemno. Jezus, no mnie przestraszył. Przecież, o, jeszcze piesek mija, świetnie. Biorę dużą od razu. Okej. Okay. Moja flara jeszcze działa. Długo się świeci, nie powiem. Ale mnie wstraszył, no. Dobra. W każdym Tomb Raiderze klasyków po zabiciu bossa jest jakaś ucieczka z tego miejsca, z którego się zabijało. Czy to krótsza, czy dłuższa. Nieważne, zawsze jest ucieczka. Jakaś, gdzieś coś. Zrobiłem całe kółko. W labiryncie on raczej chyba nie będzie. Chociaż różnie to może być. Dobra, obiegłem wszystko. Powinni... Jest coś tu dla mnie? No nie. Powinni... Aha. Powinni tu jeszcze wyjść. Dobrze, tu jasno. Halo? Ich tu nie ma. Tu jest jasno, to powinien być. Ja go nie będę szukać teraz twojej pół roku. Proszę wyjść. Halo? Tu cię znajdę? Słyszę coś. Ej, ja to widziałem. O, tu jest dla mnie nabój, lol.
Ej, on był tu. Jezus, przyszedł, znalazłem cię. On ma fajne gnaty. Umrzył. A masz coś? Nic nie ma, lol. Don't you think you've seen enough? Czy ja wiem? Wydaje mi się, że raczej nie, ale jak chcesz. No i dobra, tak oto skończyliśmy Tomb Raider 2. Ta nuta totalny mirakada. Ale dobra, niech to zaleci. Także ja wam wszystkim dziękuję za komentarze, wszystkim dziękuję za oglądanie. Serio mi się podobało, bo te wyświetlenia jednak były, komentarze mnie, ale to nic. Ocenialiście, hejtowaliście. Tam ci, którzy hejtowali i w sumie fajnie. To znaczy, że to się pofatygował i nowi mu wyświetlenie, nie? Dobra, chociaż no. Dwójka to jest jedna z mniej ulubionych części moich. Jeśli chodzi o trudność Tomb Raiderów, to najtrudniejsza jest czwórka, potem trójka, dwójka, jedynka i piątka. Jeśli chodzi o moje ulubione klasyki, to najpierw jest jedynka, potem czwórka. A potem to nie wiem. Trójka, piątka i dwójka chyba jest na końcu, albo dwójka z piątką się może zamienić. Nie wiem. The end. Ładne tapetki mi na koniec dali przynajmniej. Dobra. I co? No tutaj... O, przynajmniej mamy statystyki, w którym pokazali nam, że mamy wszystkie sekrety, więc raj zrobiony na 100%. Niby 8 godzin, bez faili i tak dalej. 51 kilometrów, 444 osoby zabiliśmy, jak ładnie. I 33 apteczki, to jest 66 małych, to jest... What the hell? Dobra, no i tyle. Zostało nam do nagrania tylko goldy do dwójki i trójki. A tak to wszystko jest skończone. No i chyba tyle. Oczekujcie na pewno piątego epizodu Minecraft Story Mode. A potem to już czy zobaczę. Raczej takie luźne odcinki jakieś będą, bo... Zastanawiam się jeszcze nad jedną serią, jest to Książę Persji, natomiast nie wiem, czy ona się pojawi. No, to co? Jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie. Tu nie będę jakieś, nie wiadomo, jak gry oceniać, bo bez sensu. Dobra, no to nie przedłużając, trzymajcie się i na razie. Cześć.